Ogólne badania wskazują na spadek o 2 punkty procentowe nielegalnego używania, nielegalnego oprogramowania w Polsce. Myślę, że jest to bardzo dobry trend. Niestety, jeżeli chodzi o Microsoft, w chwili obecnej widzimy spadek, jeżeli chodzi o używanie nielegalnego Windowsa. Myślę, że to jest spowodowane również szeroką dostępnością i optymalnymi cenami preinstalowanym Windowsem na urządzeniach sprzedawanych w sieciach. Natomiast zwiększa nam się niestety tutaj piractwo dotyczące Office'a.